No, to jest jeden z powiedzmy 5-6 największych dramaturgów XX wieku. To jest ta sama linia, co powiedzmy Witkacy, Gombrowicz, Różewicz. Czytałem parę opowiadań i przede wszystkim taki... W tych opowiadaniach to dystans wobec głównego bohatera, tak? No i też ten oczywiście cudowny absurd, który jest jego znakiem rozpoznawczym. Największe wrażenie na mnie wywarło tango. Po japońsku czytałem w Japonii. Bardzo lubimy tego pana, jego poczucie humoru, jego sposób patrzenia na świat i oceniania ludzi. Co się śmieje. Serdecznie dziękuję za jego zajęcie, że to zgadza. Serdecznie witam. Jestem zauroczona wczorajszym spektaklem. Dzisiejszym czy wczorajszym? Wczorajszym byłam na nauczycielskiej premierze. Pan Krawczyk jest moim kolegą ze szkolnej Łady. Rewelacyjnie grał. Rewelacyjnie. Mój rocznik odetchnął z ulgą, kiedy w arkuszu maturalnym zobaczył pana opowiadanie. Bardzo się baliśmy Mickiewicza. Mogę panu wcisnąć dłoń? Jasne. Jestem z Japonii. Po japońsku czytałem pana książki. Katowice to jest nasze ukochane miasto, chociaż takie brzydkie i drobne. Znamy wszystko. Prawda? W Polsce. Witam bardzo serdecznie pana Sławomira Mrożka z małżonką. No i witam wszystkich państwa, którzy tak jak ja z pewnością jesteście wielkimi miłośnikami literatury pana Sławomira Mrożka i mamy okazję go we własnej osobie zobaczyć i chwilę z nim pobyć. Ludzie potrzebują pomocy, wiele osób jej udziela. Lecz tylko nieliczni spośród nich łączą swoje życie i działalność z osobami właśnie potrzebującymi. Ten order jest dla tych ludzi, którzy wbrew wszelkim przeciwieństwom, poprzez konsekwentną działalność, dają świadectwo bezinteresownej miłości drugiego człowieka. Dzisiejsza uroczystość poszerzy tą szczególną rodzinę, grono dam i kawalerów orderu Ecce Homo o tak wspaniałą osobę i osobowość słowa, pióra i obrazu. Co to jest? Zawołał producent, gdy spojrzał na pierwszą zaledwie stronę skryptu. Stoi i myśli? I dlaczego w nocy? Myśli, bo od tego się wszystko zaczyna. I musi być w nocy, bo on musi widzieć gwiazdy. W książce pisze wyraźnie: niebo gwiaździste nade mną, a prawo moralne we mnie. Już wiem! Zmienimy sytuację. Kant stoi przy barze. Nieogolony, bo ma problemy. I zaraz. Zaraz. Dlaczego on w peruce? Łysy był czy co? To jest film kostiumowy, historyczny. A coś pan zwariował? Trzech muszkieterów robimy czy co? My przeniesiemy to we współczesność. Pragnę podziękować wszystkim
obecnym, bez wyjątku, za tę niespodziankę. To jest koniec. Znaczy...